Cześć dzieci, zbieramy śmieci. Cześć, tu ja, ale mam coś, trzymaj. Kto wrzucił papier do zmieszanego? No. Dobrze, ja mam taki pomysł, wiesz co? Zagramy dzieciom bajkę. Ale jak bajkę? Jak normalnie, ale ty się nauczysz. Ja wiem, że to masz problem z pamięciówką. To znajdziemy sobie... O, pani, nie chce pani zostać suflerem? Mam budkę suflera. Ale jak bajkę? Ja się na tym nie znam. Znasz się. Ale... Czekaj, patrz, wkuwaj tekst. To jest twoja rola. Kurs szybkiego czytania. Już? Nie uczyłaś się niania? Jeszcze raz. Z rysunkami pokryłaś? Nie. Dobra, nie. Idź w kuj tam za parawanem. Ja ale naprawdę? Tak, ty się przebierzesz za muchę, ja będę szczurkiem Jurkiem. O, o plastiki, dzięki. Puszczaj. Puszczaj, babcia. Chodź. Uwaga dzieci, do czego wrzucamy plastiki? Bardzo dobrze. I pyk do żółtego. Nazywam się Mucha Świeciuch. I mieszkam tu na tym wysypisku. Ja bardzo lubię swoje wysypisko. Bo moje wysypisko to tutaj jest dużo ciekawych rzeczy, naprawdę. Ja mam tutaj kolegę twojego, takiego przyjaciela. Ojejku. Cześć dzieci. Jak wam leci? Jest fajny, drogie dzieci, mam tutaj rybę. O, jakiś telefon do mnie chyba tam. Co to leżysz, szczurek? Co się stało? Wstawaj, Jurek! Jak on z tego się pozbiera? Spadła klapa z kontenera. Muszę pomóc. Może wstanie. Zrobię sztuczne oddychanie. Nie. O, wiem. Nie dotykaj mnie, ty muchu. Dziwnie pachniesz jako strzała. Czyżbyś w śmieciach się taplała? Żyjesz, kumplu stary, daj uściskać się za bary. Nie ściskaj, bardzo proszę. Jakoś śmieci już nie znoszę. Co się stało? Pokaż łapy, a już wiem. To przez te klapy tak przygniotła cię twój łepek, że cię razi śmieci zlepek. Może ciebie to rozsłości, ale chcę już żyć w czystości. Będę dbał o środowisko. Pomieszało ci się wszystko. Co ty, szczurku mój, psotniku? My żyjemy na śmietniku. Droga pani, czas na zmiany. Co się dzieje z nim? O rany. Żegnaj, szczurku. Ja już spadam. Skoro szczurek mnie nie słucha, lecę więc do karalucha. Pobrzyczała i nareszcie poleciała. Chodźcie, kto chce ze mną zatańczyć? I będziemy zaraz tańczyć. No, słuchaj, ja chyba miałam coś zrobić. I powiem wam, że nie wiem, co miałam. Wiem, co miałam. Przecież ja miałam pójść do karalucha. Karaluchu, jak ci leci? Szukam bio. Czyli? Bio śmieć. Co cię tu sprowadza, mucho? Z naszym szczurkiem Jurkiem Krucho. Powiem ci, bo jestem szczera. Szczur do szkoły się wybiera. To zrobi, słuchajcie, agregaty. To co? To głód będzie. No, głód. Masz ty rację. No to problem na śmietniku. Trzeba działać i po krzyku. Niech to będzie taka szkoła, która uczy tak jak leci, że szczur musi lubić śmieci. Babcia, Kono, zatańczymy w czasie. Dawaj. Przestań, dawaj. Jak my będziemy tańczyli? Ho! Jak cię zwą? Jak masz na imię?
А, как тебя зовут? А мы Горалух. Ну ладно, давай. Шивамся, чека, пойти як. Раз, два, чака-ча. Раз. Маскаралухи в дому? Ну то супер. Раз, два, чака-ча. Раз, два, чака-ча. Наступно. Чеч, мамуся. Идешь до Каралуча? В яблоку мёншу есть невеле, Вень чем с паном не поделе. Было моё пассию велико, By się stać nauczycielką. Halo! Halo, szczurku! Kto mnie woła? Halo, jak to ci? Szczurku, twoja szkoła, co się mieści niedaleko, uczące wszystkich. Jak być eko? Szczurek śpiewać lubi, choć się w tym nieco gubi. I nie musi śpiewać ślicznie, tylko ekologicznie. Śmieci w pryzmach, jak marzenie, dają jadło i schronienie. A w ich środku jest cieplutko, nawet w zimie, mówiąc krótko. Ja zaś pędzę, choć tym krucho, muszę porozmawiać z muchą. Choć nie stronię od słodyczy, każdy w kruch się ze mną liczy. Życie nauczę cię tak śpiewać, wiesz, bo to bardzo łatwe, tak bierzesz tylko tak. I normalnie ta muzyka sama przelatuje. Przez nie kto się zdąży. Kogo widzę, gąsienica. Tobie nawet nie zachwyca i mi nawet dech zapiera. Podejdź ty do kontenera, tak jak tu i ja podchodzę. Pędzę więc na jednej nodze. Jak mój kumpel Jurek Szczurek, czy zszedł już na ziemię z chmurek? Jest gdzieś z muchą niedaleko, lecz pozostał szczurkiem eko! Patrzcie, no chodź ten czerwony, chodź. Słuchaj, chodź, słuchaj. A ja się upozorę. Patrz, przerobił ją gagatek. Słuchaj, u nas śmieci jest dostatek. Masz karaluchy w domu? To wpadnę do ciebie kiedyś. Daj znaka. Plastik w jednym. Ten żółty to plastik, tak? Tak. Plastik w jednym. A... papier w innym. A plastik to w którym innym? No tak przecież. A ten żółty to nie plastik, a plastik w innym, tam dobra. A ten... papier w innym. A papier w innym. Ty, tak. Niebieski. A w niebieskim tam dobra. Ten. Trzeba być ekouczynnym. Latam po malutku, a nikt mnie nie złapi. Raz siedzę na koszu, raz na kanapie, ale teraz mam duży problem. Bo teraz to powiem wam, jestem w takim strasznym konflikcie, ty trudne słowo powiedziałam. Czy dwa, czy dwa, czy. I mucha słucha, mucha radzi, mucha dzikty cię nie zradzi, mucha siada, mucha czuje, a gdy leci, popzykuje. No brawo, dajcie mi jakiś nowy... Tego, no proszę was. No. Wszyscy zemdzę, no, dziękuję. Cześć, jak się masz, droga mucha? To nie przyjdzie ci na sucho. Kto udawał, że mnie nie zna? Czy ja jestem muchą z gniewna? Wpierw zapomniał, teraz słodzi. Ja nie jestem muchą złodziej. Kto cię wciąga w segregację? Telewizja? To zmieni stację. Ha! Przestań, przestań mucho. Nic nie zmienię. Przestań zanim się zapienię. Halo. Nie, rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Halo, niech się już nie gniewa mucha. Nie będę, jestem zajęta na drugiej linii, rozmawiam z Praksedem, przyczółką. Halo! Niech się już nie gniewa muszka! Do Wisły zadzwonię, do samej Wisły zadzwonię, a nie będę z tobą rozmawiać, bo mam... Ale niech się już nie gniewa muszka, obok w koszu leży gruszka. Wprost na wyciągnięcie ręki. O, kochany szczurku, dzięki! Kumpel z ciebie jest... wspaniały! Sorry, sorry. Słuchajcie, no takie są prawa natury. No to po prostu to coś ważniejsze jest. Dostanę za to gruszkę, dostanę za... Kumpel z ciebie jest wspaniały. Zliże z gruszki soczek cały. Mucho. Tak? Wesprzesz wszystkich nas w tej sprawie? Tak, bo kumpli nie zostawię. Na wysypisku i razem. I w dni pochmurne ktoś segreguje
surowce wtórne. Bez tego świat nasz sam nie da rady, więc segregować trzeba odpadać. Jesteś ciutko.